Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś mamy wtorek, pierwszy tydzień Adwentu. Słuchamy fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza z 10 rozdziału. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a nie kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby kontemplować Jezusa, który rozradował się w Duchu Świętym, który w głębi swojego serca przeżywa ogromną radość, bo widzi dzieło rozszerzania Ewangelii. Widzi, że ta dobra nowina dociera i jest roznoszona po całym świecie. I ta radość Jezusa jest też zaproszeniem do tego, żebyśmy my również się rozradowali wraz z Nim i w Nim. Pierwsza rzecz, do której On mnie zaprasza dzisiaj w tym słowie, to jest to, abym wsłuchał się w Jego rozmowę z Ojcem. Pokazuje mi tą swoją głęboką zażyłość z Bogiem, którego nazywa swoim Ojcem. I On mnie właśnie do takiej relacji z Nim zaprasza. Że ten Pan, który stworzył świat, który jest Bogiem wszechświata, który jest Bogiem odwiecznym, jest jednocześnie moim Ojcem. Jezus mówi to w mojej obecności. Te słowa są wypowiadane w mojej obecności. On chce, żebym uwierzył, żebym zobaczył, że Ojciec ma we mnie upodobanie, że jestem Jego prostaczkiem, że należę do Niego, jestem Jego dzieckiem. Czy ja czuję się dzieckiem Bożym, czy czuję się kochanym przez Boga? Myślę, że warto tutaj postawić sobie pytania odnośnie swoich własnych odczuć. Co myślę, co czuję w momencie, kiedy słucham tę modlitwę Jezusa, do której udziału On również mnie zaprasza. Czy wierzę w to, że Jezus, rozmawiając z Ojcem, rozmawia o mnie, że Ojciec ma we mnie upodobanie? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie w kontekście naszej relacji z Panem Bogiem. Druga taka myśl, drugi trop, do którego chciałem zaprosić i Ciebie, i mnie, to jest ta prawda, że tylko Jezus zna Ojca. Tylko Jezus wie, kim jest Ojciec. I On pragnie mi tę prawdę objawiać. Dzisiaj zapraszaj Jezusa do swojego serca, albo też wejdź z Nim w taką relację, wchodź z Nim w taką relację i proś Go o to, żeby On Ci pokazywał, kim jest Ojciec. Żeby móc doświadczyć tej prawdy, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. Jezus chce, żebym ja poznał, jak wielka jest miłość Boga do mnie. Trzecia myśl i trzeci trop to jest prawda, że jestem dzisiaj wielkim szczęśliwcem. W ogóle Jezus mi uświadamia, jesteś wielkim szczęśliwcem. Dlaczego? Dlatego, że poznaję Jezusa, że poznaję Jego Ewangelię, że mogę czytać Jego Słowo, mogę się w to Słowo wsłuchiwać, mogę to Słowo kontemplować, mogę to Słowo odnosić do siebie, mogę poznawać Ojca, bo Jezus mi w swoim Słowie opowiada o Ojcu. Każdego dnia mogę się z Nim spotykać w Eucharystii. Każdego dnia widzę, jak On ofiaruje siebie za mnie. Czyż to nie jest wielkie szczęście? Czy to nie jest zaproszenie do tego, żebyśmy się rozradowali w Duchu Świętym, że cały ten plan zbawienia, On się realizuje w naszym życiu właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi? Zwracaj się dzisiaj z ufnością do naszego Pana. Proś Go, aby to Słowo doprowadziło Cię do odkrycia prawdy, że jesteś dzieckiem Bożym, umiłowanym przez Ojca i w którym Ojciec ma upodobanie.
i razem też dzisiaj w czasie tej naszej modlitwy, w ciągu całego dnia, wołajmy, wypowiadajmy, módlmy się tymi słowami, którymi modli się Kościół już od początku, czyli Maranata, przyjdź Panie Jezu. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam pięknego i błogosławionego dnia. Szczęść Boże.